Krysia właśnie mnie opierdziła, mówi dawaj, dawaj, bo już 9. Gdzie? No gdzieś na świecie na pewno. Już ułożony? Mhm. Trzeba sprawdzić, czy się nam garaż zamknął. Mhm. Dzień dobry! Buongiorno ragazzo! Ragazze? Ragazzo. Ragazza. No, dzień dobry, my znowu z auta. A tu może taką wstawkę wstawisz? Początek. Właśnie. Dzień dobry, car vlog z auta. Car vlog. No. My się wybieramy na ocean i jedziemy na śniadanie najpierw. Przecież byłaś 2 tygodnie na urlopie nad oceanem. Urlopie pracowniczym. I padało. Dzisiaj mamy ładną pogodę i jedziemy nad ocean. Może jakąś klimę włączymy? Czy co? Bo jakoś się zrobiło gorąco. O 9 rano. Się dzisiaj rano, mówię, popatrz jak mnie wywaliło na czole, mówię, weź mi, weź jakiś przypudruj, daj jakiś krem czy coś, a ona mówi, nie no co ty, daj spokój stary, przecież ty jesteś facetem, tak, masz gardzić kosmetykami, przecież to jest w ogóle fuj i ble, a mówię, nie no przecież jak do ludzi, ona mówi, nie no przecież idziesz na plażę, weź, że wygląda jak facet, no. No i taka była w teorii rozmowa. Chciałbyś, powiedziałam ci, że będziemy używali Samsunga i będą beauty filtry. I co? Jesteśmy gdzie znowu? Na śniadanie. No i właśnie dostałem też OPR, że jestem strasznie wysoki i mi się musi wysoko telefon trzymać. No, nie dogodzi. Ja już skończyłem sobie vlogowanie na dzisiaj. Nie, no dopiero zaczynamy. Ja szybko kończę. Pytałam się ostatnio we vlogu, czy im się nie nudzi, jak ciągle mówimy vlog z samochodem. O sobie. Ty tam mało mówię o sobie, ty więcej mówisz. Tak to jest. O czym mówię? Ty o czym mówisz? O tym mówisz, o wszystkim. Żeby nie było, ja też tu jestem. Włos nieczesany od 2 dni. Pytam dzisiaj Pawła, uczesać włosy, bo nie czesałam. Nie, zostaw, wyglądam jakby były ułożone. Dobry fryzjer, dobrze przycięty. No. I dobre włosy, nie? No i w ogóle właściciel. No i właściciel najlepszy. No. To ja. Skromny. Proszę, za mało słodki jesteś, co? Nie, zaraz pójdę i zapytam, czy nie rozumie po polsku, że mówię 2 cukry. A skąd wiesz, nie próbowałeś? No jak nie próbowałem? A jak... próbowałeś. A ja mam dzisiaj, co ja dzisiaj mam? Smoothie. Bananowe. Tak. Nie. Mango i passion fruit. Także ja dzisiaj nie mam kawy. Bo coś po kawie mi ostatnio brzuszek boli, nie? Po kawie nie potrzebuję stoperami. Wszystko. Już się nagrywa. Jesteśmy najedzeni. Czekaj, bo ciebie nie ma. Jak to było? Ja? I moja boja. Gdy jedziemy na wodę, to nam boja ten nie zatonie. Nie, przyznaj się, co powiedziałeś. Nie, że ty nie zatoniesz, tylko że ja mam boję. Przecież nie mogę powiedzieć, że cię skrytykowałem. No. Wiecie, co on powiedział? Bo jeszcze mi fala hejtu pójdzie od moich fanek i co z tego będzie wszystkiego? No, nie będziesz miał fanek. Wiecie, co mi powiedział? Ale zacznij od początku, że to ty zaczęłaś. Nie, no bo ja się najadłam i mam spódnicę i mi po prostu wywaliło brzuch, no normalne, tak, po jedzeniu. I mówię, że mam boję. No a ja i... powiedziałem, że nie zatoniesz. Ty powiedziałeś, że nie zatoniesz, a potem dodałeś, że co? Że można u góry w pępek wstawić lampkę i będzie jak to światełko takie. Że statki będą nawracały. I na koniec powiedziałem, żebyś tylko uważała, żeby ten kontenerowiec przy tobie nie zacumował. Patrz, jak się dalej się śmieje. No bo to jest śmieszne. I tu powiedziałeś, no ale co chcesz, to jestem ja i moja boja. No i wyszło, moja boja. No. A ile ludu na basenach. No, tyle ludów na basenach jest tutaj u nas. Dzisiaj jest sobota. Jakie namioty rozstawili. Dobrze, no bo przynajmniej słońce nie da. A ja właśnie sprawdzałam i ten basen nasz jest otwarty od 5 rano, więc fajnie. To już naprawdę jakiś
naprawdę zboczeńce ten wodowy. O 5 rano? No. Nie, no ale patrz na przykład... paliwo tanie. A tu tankujemy? Tak. No, ale popatrz, ludzie na przykład nieraz idą na 7 do pracy, a nie mają basenu, chcą sobie popływać, popływają, idą do domu, biorą prysznic i jadą do pracy. A no. Nie są zboczeńcy. Z której strony ty masz? Z tej. Och, jak zapomniał się, nie? Nie z tej. A dociągnę. I będzie tanku, tanku. Tylko nie płać moją kartą. No, dzisiaj też używam właśnie gimbala. Cały czas go testuję, więc zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Ale dzisiaj nagrywamy innym telefonem, więc zobaczymy, czy będzie tak samo fajnie. Wczoraj tankowałem za $1.64, a dzisiaj $1.40. Ale spadają ceny i wzrastają, co? Z dnia na dzień. Cześć. Ja mam problem, nie wiem jak wy, ale ja na przykład nienawidzę, nie znoszę wręcz zapachu paliwa. Dla mnie to jest... Mnie zaraz zaczyna boleć głowa i tak jak teraz chwilę postałam, to już mi jest niedobrze, bo już czuję zapach paliwa. Tak samo mam z farbami na przykład olejnymi, nie mogę wąchać, bo... Co zboli mnie głowa, jest mi po prostu niedobrze i tak zawsze, tak od zawsze miałam. Moja mama na przykład może być na stacji, pozdrawiam cię mamuś, może być na stacji, może wąchać paliwo, a ja po prostu nie mogę, boli mnie głowa i jest mi niedobrze od tego zapachu. No, także dostałam... Misia nie... powiedziała, kochanie, że mam boje. Kochanie, zaskocz mnie. No i mnie zaskoczył. Tiri! Nie wiadomo co w środku, to ją zaskoczy. No, dostałam Kinder niespodziankę. No i coś jeszcze. Moja boja! Moja boja będzie dwa razy moja boja. Będzie duża boja. Teraz to moja, będą... moja boja to jak, tak jak po afrykańsku zapytać, ile to kosztuje, to tak ile bóle. Ile bóle. Ile bóle moja boja. Jedziemy teraz sobie w końcu. Mieliśmy wyjechać o 8, jest 9.30. Ale już masz moja boja 2. Już jest moja boja 2 i jak ja wyjdę w strój kąpielowy, potem będę płakać i narzekać, że no. Że no co? No, że jestem gruba! I będą znowu komentarze. Hej, jesteś w ciąży! Ten gimbal lata w każdą stronę. Ale i tak je, lata, ale jest tak, jest statycznie. Po dłuższej jeździe dojechaliśmy, jak zawsze. Zresztą my mówimy to wszystko to, co jest tak jak zawsze. Dłuższej niż normalnie jeździ. Tak. Nic się u nas nie zmienia, dzień jak co dzień. Jeździmy w kółeczko, zwiedzamy okolice. Gardzimy nawigacją. Tak, my nie błądzimy, my po prostu zwiedzamy. I jesteśmy właśnie gdzie? W Miami. Na Miami. Jesteśmy w Miami. A za niedługo będzie Miami Beach. Miami Beach. Na Mermaid. Mermaid Beach. Idziemy na Miami Beach. Ciekawe, kiedy znajdziemy jakieś Florydę albo co? No. Na plaży mieliśmy być o godzinie 9.10, jest godzina 11.10. Szczęśliwi czasu nie liczy. I zrobić taką krótką recenzję naszego namiotu. Tak naprawdę ten namiot już ma 3 lata. A my go kupiliśmy w sklepie, gdzie? Katmandu chyba. Anaconda. Anaconda. Na super przecenie. No, daliśmy za niego ile? $70? Mhm. Także cię uratował. Tak, także środek wygląda mniej więcej... Może ty będziesz nagrywał, bo ja wszystko w twój telefonie nie bardzo widzę. Środek wygląda mniej więcej tak. Jak? Jest środek? Jest dość duży, zobaczcie. Jest... Jest duży, tutaj mamy okno.
okna, tak naprawdę to można wszystko otworzyć, zobaczcie. Namiot z widokiem na świat. Wszystko można praktycznie otworzyć, zawinąć. Tu jest jedno, tu jest drugie. Tu mamy trzecie okno. U góry jest jakieś następne. Tutaj mamy schowek, jakbyście chcieli jakieś klucze, telefon, nie wiem, cokolwiek. Następnie tam mamy też schowek. Na klucze. Więc tam klucze trzymamy. I tak będzie, pokażę Wam z zewnątrz. Wiadomo, namiot 4 na... To się później... 4 na ciągi. Opcja dosypania piasku, żeby było ciężko. I otwieramy go praktycznie jednym naciągiem tutaj. Jak to się złoży, to on się składa sam. Łamany w połowie, bo... Ma, to jest przeciw UV, czyli nie grzeje się w środku. Dla osób, które lubią plażować i siedzieć przede wszystkim na plaży, tak jak tutaj, słońce jest tak ostre i mocne, że to jest naprawdę fajne, bo można siedzieć te 3-4 godziny, my czasami pół dnia siedzimy w tym namiocie i jest przyjemnie. Nawet jak wieje, to jest przyjemnie. Zaśmiała się królowa po francusku, bo inaczej nie umiała. Nie, to tak ta dziewczyna na plaży dzisiaj się śmiała, że cała plaża ją słyszała, taki miała donośny śmiech. Tak, taki śmiech. Jak wiedźma rzucająca kurzą nóżkę do kota, tak... I tak całą się śmiała, to cała plaża się na nią patrzyła, tak się donośnie śmiała. Bo tak się śmiała, tak śmiała się, śmiała się ona. A jak było dzisiaj, fajnie czy nie? Fajnie jak na kompajnie. Fajnie cię, bo fajna woda, cieplutka, duże fale. Muszę przyznać, że tak, jak nigdy nie wchodzę, nie lubię wchodzić, to... Woda to... była ciepła, nie? Woda była ciepła. No. A my już, jak mówiłam, jedziemy do domku, jakiś obiadek zrobimy i odpoczywamy, bo ja jestem bardzo śpiąca! A jeszcze muszę trawę skosić. Musisz trawę, ty tylko tą trawę kosisz. No nie kosiłem już 2 tygodnie. No, już urosła, że tam w ogóle nic nie widać. No, już po jajkach nie widzę, jak chodzę. Ci wiszą? No. No dobra, to my się w takim razie z Wami żegnamy. Krótki ten vlog był, ale... Ale się żegnamy, bo... Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Nie? Tak. Dobra, to żegnamy się z Wami i do następnego. Pa! Do następnego razu z auta. Następnego car vloga. Tak. No. Vlogar. Vlogar. Vlogara.